Cześć, jak się macie? Witam Was na kanale Retrosektor. Dzisiaj wyjdziemy w teren i odwiedzimy trzy sklepy w moim terenie. Jak wiecie, mieszkam w Wielkiej Brytanii i od lat kolekcjonuję gry, zazwyczaj gry, które zdobywam. Nabywam gdzieś w pobliskich sklepach, na targach Rupieci oraz wysyłkowo, czy to z eBaya, czy to ze sklepu Cex. Odwiedzimy dzisiaj trzy sklepy. Sklep charytatywny, jeden Lombard i sklep Cex. Może uda nam się coś ciekawego zakupić do kolekcji. Do wykorzystania mamy budżet 5 funtów. Może nie jest to zbyt wiele, na polskie będzie to coś około 25 zł. Ale zobaczymy, czasami i nawet za taką kwotę uda się kupić coś ciekawego do kolekcji. Jakieś 5 lat temu, 6 lat temu za 5 funtów można było i nabyć 10 gier. Gry były wyceniane bardzo tanio, po 50 pensów, nawet po 25 pensów były wyceniane. Można było naprawdę sporo gier kupić, bardzo tanio. Teraz to się zmieniło. Te sklepy zazwyczaj wyceniają po cenach rynkowych, to znaczy tak jak się sprzedają na eBayu, tak te lombardy i sklepy charytatywne wyceniają gry, które dostają i są teraz o wiele, wiele droższe. Zobaczymy, co uda nam się znaleźć. Dawno nie mieliśmy takiego wypadku, więc zobaczmy, czy tym razem uda nam się coś ciekawego znaleźć do kolekcji. Pierwszy przystanek, sklep charytatywny. Tutaj trafiają zazwyczaj jakieś słabe gry. Coś, czego nikt już naprawdę nie chce, w co nie chcą ludzie grać, to zrzucają do tych sklepów charytatywnych. Zazwyczaj są to FIFA i tego typu gry, jakieś sportówki. No jak możecie zobaczyć, gry nie są najgorzej wycenione. Było to po funcie. Gry na PC, bo też tutaj mają gry na PC-ta za 1,5 funta. Są Gwiezdne Wojny, jest Devil May Cry 4. No to nawet nie najgorzej, ale raczej grami na PC ja nie jestem zainteresowany. Coś mają tu na Wii, jest Wii Sports Resort, ale za 4 funty to nie opłaci się tego wziąć. I tak, coś na PS3, Battlefield na PS3 za funta, no nie najgorzej. Tu jest coś na PS1. Mamy Formułę 1, rocznik 99 za 2,5 funta i Dalmatyńczyki. Nic ciekawego. Przystanek drugi, sklep Cash Generator. Taki tradycyjny Lombard, gdzie zazwyczaj trafia sporo gier, sporo sprzętu, konsol i czasami jakieś retro. Zazwyczaj tu wyceniają gry po takich cenach przystępnych. Czasami są gry wycenione naprawdę spoko. Tak, tutaj mamy grę za 4 funty, jest to GTA 5 na PlayStation 4. No to całkiem dobra gra w dobrej cenie, ale to już posiadam w kolekcji. Far Cry 5, też to było za 4 funty. Elden Ring na PS5 za 30 funtów. Też jak dla siebie nie najgorsza cena. Tutaj jest Dirt Rally 2 za 4 funty. I to jest dobra gra, by sobie wziąć i oddać w Cexie, by podbić nasz budżet z 5 funtów na nieco większą sumę, by kupić coś lepszego do kolekcji. Jest i Resident 3 za 6 funtów na Xbox One. No to całkiem nie najgorszy mają tutaj zestaw gier. Kupiłem Dirta, powiększymy nasz budżet na jakąś grę do kolekcji i już jesteśmy w Cexie. Jak możecie zobaczyć, są gry na Super Nintendo, jest retro, są i gry na Mega Drive'a. Będę musiał się przyjrzeć grom na tej półce. Tutaj mamy o Biohazard, 22 funty. Wiem, że to jest dobry shoot'em up. Jest i Golden Sun. I Smash Bros. Na Nintendo 64. No, gry są świetne w Cexie. Mają naprawdę dobry zestaw gier zazwyczaj, ale ceny to już jest naprawdę szczyt cenowy. Jest i Suikoden 2 na PS1. Niestety ta gra jest w kiepskim stanie, bez instrukcji, ale wyceniają po maksymalnie zawyżonej cenie. Na eBayu zdecydowanie można to wyrwać o wiele taniej. Trochę tutaj też trafiło gier na PS3. Jest Devil May Cry kolekcja HD. Jest i 4. Devil May Cry. Ostatnio patrzcie ile FIF. I nikt tego nie chce. No, nie ma się co dziwić. Ostatnio, no w sumie parę miesięcy temu,
Bardzo mieli mało gier na PS2 i na PS3. Tutaj widzę, że troszeczkę tych gier już się uzbierało, czyli ludzie gry oddają. Także no trochę lepszych gier tutaj mają. Są i Ratchety, jak możecie zobaczyć, Street Fighter na PS3. Tu już mamy gry na PSP, których zawsze jest naprawdę bardzo mało. Też trochę tych gier na PS2 im doszło. Jest Monster Inc. w bardzo fajnej edycji, ale już tą edycję mam w kolekcji, ale w dobrej cenie nawet. Tam są też karty kolekcjonerskie, Grandia 2 za 12 funtów. No wiadomo, te RPG nie są tanie. Darkstalkers, świetna bijatyka za 10 funtów. Niektóre RPG na PS2 są tanie. Tutaj mamy Def Jam Fight, 32 funty, a kiedyś pamiętam, że ta gra była bardzo tania. Za 15 funtów Dragon Quest na PS2. Aiko akurat poszukuje tej edycji w kartonowym opakowaniu. To bym chciał sobie dołożyć do kolekcji. Jurassic Park za 6 funtów od Konami. Bardzo ciekawy tytuł w dobrej cenie. Co tutaj jeszcze mamy? Star Ocean za 6 funtów. ORP, który można dodać do kolekcji w dobrej cenie, ale to też akurat już mam. Wyjście w teren w poszukiwaniu jakichś gier do kolekcji można uznać za udane, ponieważ udało się zakupić jedną grę. Coś ciekawego z retro wpadło. Jak mogliście zobaczyć, w sklepie Lombard Cash Generator zakupiłem grę Dirt Rally za 4 funty, a sklep CEX przyjął tę grę, dając nam budżet 10 funtów na wykorzystanie na jakieś gry. I tak udało się nieco rozmnożyć nasz budżet na gry z 5 funtów na 10 funtów. Na tej półce z grami na Mega Drive'a udało mi się znaleźć jedną ciekawą grę, którą zakupiłem, jest i rachunek. Mamy tutaj Atomic Runner, zakupiony za 8 funtów. Oni wycenili tę grę na unboxed, dlatego że pudełko posiada takie dość nieładne rozdarcie tej oprawki, ale to oczywiście można skleić. Już nie jedno pudełko z grą na Mega Drive'a czy tam na Sega Master System tak do mnie trafiło. Bez problemu można to skleić, naprawić i będzie w porządku. Niestety nie zachowała się instrukcja, jest sam kartridż, ale w całkiem nie najgorszym stanie. Oczywiście wszystko śmiga ładnie, gra i buczy. Zagramy w ten tytuł. Tu jest rachunek zapłacony tym voucherem za Dirta 2 na Xbox One. Jeszcze zostało 2 funty na voucherze do CEX-a i 1 funt z tej piątki, z którą zaczynaliśmy połów na gry. I taki oto bardzo interesujący tytuł udało się zakupić. Jest to nic innego jak arcade'owy port na Sega Mega Drive, jak i na Sega Genesis w Stanach. To się ukazało w 1992 roku. Bardzo trudna gra, jeśli chodzi o ogranie tego, ze względu na to, że cała gra w sumie toczy się w biegu, tylko walki z bossami, to ekran się zatrzymuje, a tak cała gra toczy się w biegu. Czasami jesteśmy atakowani z przodu, czasami z tyłu i musimy odpowiednim przyciskiem przełączyć się na tryb strzelania do tyłu, co czasami może być zdradliwe i niesamowicie utrudnia ogrywanie tej gry. Zaraz w to zagramy, zobaczycie, jak prezentuje się gra. Okładka jest niesamowicie piękna, bardzo ładnie się to prezentuje. Zagrajmy w ten unikalny tytuł, który udało się zakupić w rewelacyjnej cenie wraz z pudełkiem, okładką, no niestety tylko z wybrakowaną instrukcją. Oto i nasz Atomic Runner z 1992 roku. Wcielamy się w postać Chelnow, która jest młodym naukowcem. I tutaj jego dom, wioska została zaatakowana. Dobra, będziemy przemierzać przez różne dziwaczne terytoria.
I muszę przyznać, że gra jest cholernie trudna. Nie jestem jakoś zbyt dobrze ograny w tym tytule. Możemy zmieniać tor biegu po to, by móc strzelać i do tyłu. Już możecie zobaczyć, ilu tutaj nas nawiedza wrogów. Ten poziom pierwszy jest niesamowicie trudny, to muszę przyznać. Zobaczcie, ile tutaj tego nam się pojawia. Dobrze będzie zmienić kierunek, może skok. Dobra. To musimy przeskoczyć tą rękę. Dobrą mamy broń. O tyle dobrze. Teraz nas z tyłu atakują z przodu. A tu mamy coś. Nie wiem, co to jest. Aha, takie bumerangi. No dobra. Coś się zbliża. Dość dużo tego wszystkiego tutaj nam się pojawia. O, mamy tutaj coś niesamowitego. Coś w postaci ptaka. Udało się go rozwalić na całe szczęście. Kolejny upgrade. W tle jakieś kamienne piramidy. I lawa. Dobra, to musimy wykonać kilka precyzyjnych skoków. O, tu się udało skoczyć mu na główkę. Przy okazji niszcząc tego wroga. Jotka, nie wiem, co to jest jot. Trudno. Ktoś chciał mnie zaskoczyć od tyłu, ale się nie dałem. Tyle dobrze. Znowu bumerangi, a niech będą te bumerangi, one nie są wcale takie złe. Daleka broń. Chodzi o dystans naparzania. Dobra, i co my tutaj? Mamy spaść w tą przepaść? Dobra, spadamy w przepaść. Odwiedzamy kolejny poziom tej lokacji. Musimy się poniewierać pomiędzy tym, czy też... Dobra, tutaj trochę spanikowałem, bo udało mi się to niszczyć, a to miało nam posłużyć do przejścia przez tą przepaść. Okej. Nie jest na razie źle. Z tą bronią widzę, że nam bardzo dobrze idzie. O, tutaj walka z bossem. Ło! Ale mnie szybko rozwalił. Takiego ataku się nie spodziewałem. Przydałaby się jakaś broń. Drobny up. Jotka. I mamy naszego bossa. Dobra, tyle wiem. Żeby te ataki się już powtarzały. Może damy mu radę. O kurde, myślałem, że akurat poleci w inną stronę. Przeatakuje. No dobra, jeszcze jedna próba. Teraz mamy lepszą broń. No to możemy pogadać z taką bronią. Skok. O kurde. Dobra, teraz mniej więcej wiemy, o co chodzi z tym bossem. Tak więc może mu damy radę. Mamy też lepszą broń. Trochę mocniejszy ten laser.
Dobra, nie było tak trudno. Udało nam się przejść poziom pierwszy, co... No, przy bosie troszkę... troszkę tutaj się podziało. Dobrze, że przy bosie ten ekran stanął, nie trzeba biegać i na przykład przeskakiwać jeszcze jakiś przeszkód. Mamy tutaj przejście na poziom drugi. Odpalmy tylko to, zobaczmy, co tu się będzie działo. No, widzę, że nie jest lekko. Do tyłu już nie mogę przejść. Aha, bo bym musiał zmienić kierunek. Coś na mnie leciało. O, jest ta świetna broń. I tak oto pokrótce przedstawia się nowo zdobyty okaz do kolekcji w postaci gry Atomic Runner. Niesamowicie się cieszę, że ten okaz trafił do mnie. Również na tę grę można natknąć się w klasycznym wydaniu Sega Mega Drive Mini 2. Oczywiście jest to oficjalny sprzęt od Sega. Ta gra konfiguruje na liście gier, jak możecie zobaczyć, jest to trzecia pozycja od góry. I to właśnie dzięki temu maleństwu miałem okazję po raz pierwszy zagrać w Atomic Runnera w momencie, gdy ten sprzęt do mnie trafił. Tak więc z miejsca wiedziałem, że jest to tytuł godny uwagi, który z całą pewnością warto będzie dołożyć do kolekcji. No i też w tej cenie udało nam się go kupić przy wykorzystaniu naszego budżetu. Jeśli w przyszłości będziecie zainteresowani tego typu materiałami, oczywiście dajcie znać w komentarzach. Być może jeszcze powtórzymy taką akcję. A na chwilę obecną ja się żegnam. Trzymajcie się, na razie. Cześć.